do tej pory większość drukarek działała w taki sposób, że użytkownik musiał zgrać plik ze swoim wydrukiem na jakiś nośnik danych, na przykład kartę SD lub pendrive, podejść do drukarki i manualnie uruchomić wydruk. Było to ograniczenie, ponieważ no, użytkownik musiał być przy drukarce w chwili, kiedy ten wydruk się zaczynał. Rozwiązaniem tej kwestii może być zarządzanie zdalne, które pozwala na podgląd drukarki i zarządzanie nią poprzez sieć. Znaczy użytkownik siedząc przy swoim komputerze może z poziomu na przykład interfejsu webowego zarządzać drukarką, uruchamiać procedury kalibracyjne, wgrywać pliki do wydruku oraz zdalnie uruchamiać wydruk, nie będąc w ogóle przy maszynie. Rozwinięciem technologii zdalnego zarządzania jest farma drukarek. Farma oznacza, że kilka maszyn połączonych jest w jedną sieć i drukarki te mogą się wymieniać informacjami o swoim statusie, czy na przykład o gotowości do wydruku. Natomiast osoba obsługująca taką farmę z poziomu jednego interfejsu może mieć podgląd na status kilku drukarek oraz zarządzać zadaniami dla nich. To znaczy kolejkować wydruki, widzieć kiedy dana drukarka ma przestój lub na przykład automatycznie przypisywać zadanie drukowania do którejś z drukarek. Jeżeli taką farmę drukarek uzupełnimy jeszcze o możliwość automatycznego zdejmowania wydruków z platformy roboczej i rozpoczynania kolejnego wydruku, no to utrzymujemy taki system produkcyjny, który 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu może wykonywać nie tylko jeden i ten sam element, ale na przykład jakąś personalizowaną produkcję lub serię kilku niskoseryjnych elementów. Farma drukarek pomaga na przykład całemu zespołowi pracowników zarządzać daną siecią urządzeń. Nie tylko jeden pracownik musi obsługiwać daną drukarkę, ale na przykład cały zespół może mieć wgląd w to, które drukarki mają jakieś wolne przystoje i umieszczać tam swoje wydruki, które potrzebują. Na przykład w jakiejś dużej przemysłowej firmie jedna osoba może potrzebować prototypu jakiegoś elementu, a kolejna na przykład elementu zastępczego lub jakiegoś oprzyrządowania na produkcję. Dzięki temu cały zespół użytkowników może korzystać z określonej puli drukarek w bardzo wygodny, taki zdigitalizowany sposób.